przed plutonem egzekucyjnym. Zachowam spokój. Strzelcie mi w głowę i w serce. Umieram dla Polski, którą Piłsudski zniszczył. Niezależna Polska TV. www.nptv.pl. Szanowne kamratki, szanowni kamraci, jesteśmy na Powązkach w Warszawie. Stoję przy grobie rycerza. Prawdziwego rycerza. Człowieka, który dokonał rzeczy, za którą został potępiony, wyklęty i stał się wzorem i synonimem zła. Ale czy na pewno? Czy na pewno potępiając go tak lekko, powtarzając teksty i słowa artykułowane przez wrogów ojczyzny i ludzi głupich i nieświadomych, wiemy, co mówimy? Stoję przy grobie Eligiusza Niewiadomskiego. Tak, tak. Tego Eligiusza Niewiadomskiego, który dokonał ataku jak żołnierz broniący ojczyzny na wroga ojczyzny i zabił go. Zabił jednego wroga, ratując ojczyznę, ratując Polskę. Ratując na bardzo ważne 3 lata. Tego wroga zabił w 22 roku, w 1922 roku, a w 1926 roku wrogowie dokonali zamachu stanu i odbili z naszych rąk ojczyznę. Zaczęli ją odbijać. Odbijanie tej ojczyzny skończyło się katastrofą roku 1939. Wracajmy do Eligiusza Niewiadomskiego. Co zrobił ten samotny rycerz, ten samotny żołnierz? Zastrzelił pierwszego prezydenta odrodzonej Rzeczypospolitej, Narutowicza, Gabriela. Gabriel Narutowicz był wybrany nie w wyborach powszechnych, tylko był wybrany w wyborach przez Zgromadzenie Narodowe, czyli przez Sejm i przez Senat. Prezydentem Polski miał być kto inny. Prezydentem Polski miał być Zamoyski. Jego zasługi dla ojczyzny, które poniósł, finansowe, gigantyczne, organizacyjne, znajomościowe, to jego pieczęć Zamoyskiego widnieje na traktacie wersalskim z 1919 roku, z 29 czerwca, kiedy to Polska de jure odzyskała prawdziwą niepodległość. Uznano jej niepodległość. Ale Front Narodowy, czyli organizacja skupiające różne organizacje narodowe w Sejmie, niestety przegrała z lobby socjalistyczno-żydowskim, które, jak to mówimy w sporcie, rzutem na taśmę, przekupiło Polskie Stronnictwo Ludowe. I to głosy teoretycznie chłopów polskich przeważyły, że prezydentem Rzeczypospolitej został człowiek przynależny do masonerii, człowiek impowolny, człowiek, który się zgodził na wszystko, co kamaryla związana z Piłsudskim chciała przeprowadzić w Polsce. Jak to napisał w swoim liście, miała powstać nie Polska, ale Judeopolska, a może Polsko-Judea. Jak to zwał, tak to zwał. Gabriel
Narutowicz był idealnym kandydatem do realizacji ich planów. Jego pierwszą decyzją jako prezydenta Polski było, uważajcie szanowni kamraci i kamratki, ułaskawienie Ukraińca, który zabił Polaka. Tym gestem Gabriel Narutowicz chciał wejść w przestrzeń pokoju, jak to sam mówił. Sam zamach na Narutowicza, to jest osobna audycja, ale trzeba o tym wspomnieć, że Niewiadomski zastrzelił Narutowicza, nie uciekał, poddał się, był świadomy swego czynu, nie mataczył, nie kręcił. Po jednodniowym procesie zażądał dla siebie kary śmierci. Został rozstrzelany. Przed plutonem egzekucyjnym odmówił przywiązania do słupka kaźni, odmówił zasłonięcia oczu. Do żołnierzy wołał: strzelajcie w pierś i w głowę. Dlaczego tak zrobił? Zrobił dlatego, żeby nie być terrorystą, żeby nie być postrzegany jako terrorysta, żeby nie być postrzegany jako bandzior, jako skrytobójca. To był żołnierz. Jego życie jest piękne. Był to wielki intelektualista, działał na niwie sztuk pięknych, był znakomitym malarzem, znakomitym rysownikiem. Tworzył Akademię Sztuk Pięknych, pisał prace naukowe o sztuce, prace wychowawcze dla młodzieży. Był zatrudniony przez samego Sosnkowskiego do kontrwywiadu wojskowego w 20 roku. Mając 51 lat, proszę Państwa, ze swoim synem Stefanem zaciągnął się do Armii Polskiej na front do 5. Pułku Piechoty Legionów jako szeregowiec. W tamtych czasach 51 lat to już było dużo u człowieka. Więc nie był tchórzem. Nie był tchórzem. Położył ogromne zasługi dla kultury polskiej. Prace jego o sztuce, o kulturze nic nie straciły na aktualności. Są wręcz nowoczesne. Przedstawię wam kilka jego tekstów, żebyście mieli świadomość. Warto pochylić się nad jego postacią, nad jego dorobkiem, ponieważ jego prace są do przeczytania w internecie. I tenże Niewiadomski, człowiek wielkiego formatu, wielkiej wyobraźni, artysta, zrozumiał, żeby uratować ojczyznę w bardzo trudnym momencie, groziła nam, żebyście mieli świadomość, groziła nam wojna domowa. Polska narodowa, Polska nacjonalistyczna, jak wolicie, nie chciała się zgodzić na to, żeby jej pierwszym prezydentem był człowiek, który reprezentował ogólnie pojętą światową masonerię. Dla tych ludzi to było bardzo ważne w tamtych czasach. Oni rozumieli, do jakiej zguby i w jakim tempie zostanie pchnięta Polska, kiedy na jej czele będzie stał człowiek światowego rządu. Mówi wam to coś? Mówi. Wzburzenie obywateli polskich po wyborze Narutowicza było ogromne. Dochodziło do manifestacji. Sam Narutowicz uciekał kilka razy od zbulwersowanych, wściekłych Polaków, którzy chcieli dokonać na nim prawie że samosądu. Atmosfera była podgrzana do czerwoności. Jadąc do Zachęty, bo tam właśnie w Zachęcie, w miejscu, gdzie wystawiana była sztuka, obrazy, jadąc do Zachęty, dostał w twarz kulą śniegu, w którą był włożony kamień. Więc jak widzicie, nasi przodkowie, nasze stare Polaki miały krew w żyłach pulsującą i wyrażali swój sprzeciw, no, bardzo dynamicznie.
Niewiadomski wszystko to bardzo precyzyjnie widział i wiedział, że zastrzelenie prezydenta to będzie kubeł zimnej wody na jednych i na drugich. Bo najważniejsza rzecz, żeby wojna domowa nie wybuchła. Wojna domowa zawsze służy wrogom ojczyzny. Z wojny domowej, w wojnie domowej nie ma zwycięzców. Są tylko przegrani i wyłaniający się z niebytu, albo z tajemnicy, albo z mgły wróg, który po klęsce wojny domowej pacyfikuje wszystko i decyduje o wszystkim. Tak jest zawsze, w każdej wojnie domowej. Tylko, szanowni państwo, w Hiszpanii udało się generałowi Franco przeprowadzić Hiszpanię przez sztorm dziejowy. Ale wracajmy do Niewiadomskiego. To, co potem zrobiono Niewiadomskiemu, tak jednoznacznie, mówiąc, że to się nie godzi, w Polsce nigdy nie było królobójstwa. Polacy byli zawsze honorowi, w Boga wierzyli, władzę szanowali. Bzdura totalna. Było paru królów w Polsce, którym należało się skrócić życie albo zrzucić z tronu. Dlaczego tego nie robiliśmy, nie mnie oceniać. Chociaż mam prawo do oceny. Z głupoty tego nie robiliśmy. Z głupoty. Jestem pewny, że w wypadku Batorego skrócono jego życie, ponieważ za dobrze sprawy polskie szły. Więc trzeba było mu skrócić życie, Batoremu. A to nie był Polak, a dobry król polski to był. Ja postrzegam Niewiadomskiego jako żołnierza, wzorowego żołnierza, który bez rozkazu dostrzegł niebezpieczeństwo i poświęcił się, wiedząc, że jego czyn, jego gest będzie zbawienny dla reszty. Zdarzają się w historii wojen tacy żołnierze, którzy widzą więcej niż sztabowcy, niż wodzowie, niż marszałkowie i przez swoje jednostkowe działanie odwracają szale wojny na naszą stronę. Tak się zdarzyło z Niewiadomskim. Niewiadomski został rozstrzelany w styczniu 1923 roku na stokach Cytadeli. W jego pogrzebie brało udział 100 tysięcy ludzi. To też o czymś świadczy. I w ocenie czynu Niewiadomskiego Polska się podzieliła na tych, którzy zrozumieli jego gest i nie uważali, że to był mord, że to była walka. Walka samotnego żołnierza z wrogiem ojczyzny. Zrozumieli to. Nawet Kościół katolicki podzielił się na tych, którzy odprawiali mszę za duszę Niewiadomskiego i modlili się za niego, i na tych, którzy go potępiali. To, co się stało potem, to wielkie łajdactwo, wielka manipulacja, wielka propaganda. Ja, proszę państwa, również byłem uczony w szkole o szaleńcu Niewiadomskim, który zastrzelił pięknego prezydenta. Uległem temu, jak każdy z was i każdy z nas. Mało tego, w 1977 roku miała miejsce premiera filmu Śmierć prezydenta w reżyserii pana Kawalerowicza. I tam reżyser Kawalerowicz dokonał, proszę państwa, oszustwa medialnego. Obsadził w roli Niewiadomskiego wybitnego aktora pana Marka Walczewskiego, który zagrał szaleńca. Pan Marek Walczewski miał taki specyficzny, charakterystyczny środek wyrazu artystycznego i moim zdaniem, znałem się na robocie reżyserskiej, Kawalerowicz go zmuszał, żeby on jeszcze szedł w tym kierunku.
No cóż, szaleniec jest szaleniec. Gdybym ja miał prawo i możliwość nakręcenia filmu o Niewiadomskim, absolutnie nie poszedłbym w tym kierunku. Przeczytam wam jego tekst. To taki tekst nie powstał w głowie szaleńca. Taki tekst powstał w głowie męża stanu. Ale cóż, wrogowie mieli głos, wrogowie mieli media, wrogowie mieli literaturę, wrogowie pisali. Wrogowie kształtowali jego wizerunek na pokolenia. Ale ja miałem szczęście, bo po premierze tego filmu moi nauczyciele, moi mentorzy, moje autorytety, moi wodzowie powiedzieli mi, kim był Niewiadomski. Może by nawet o nim zapomnieli, gdyby nie ten film Kawalerowicza. Może by zapomnieli, bo w tym filmie było jeszcze inne nadużycie. Prezydent był obsadzony przez, zapomniałem w tej chwili nazwiska, przez dobrego, pięknego pana aktora, który grał postaci szlachetne, piękne, wspaniałe, wyniosłe. I pojawienie się takiego kogoś na ekranie jednoznacznie nastawia widzów. Jednoznacznie nastawia widzów. Tak jak muzyka, która albo ma w filmie wzbudzić w nas poczucie strachu, albo poczucie radości, albo poczucie spełnienia. Tak jest z obsadą aktorską. Gabriela Narutowicza grał pan Mrożewski. Zdzisław Mrożewski. Piękny człowiek. Piękny, szlachetny, wspaniały aktor. A Niewiadomskiego grał pan Walczewski Marek, który no, nad ekspresyjnością, swojego rodzaju zachowaniem przyzwyczaił nas. To jest, jakbyście nie wiedzieli, to jest ten pan, który w Wabanku grał tego szalonego dyrektora więzienia, który jest skuty w ostatniej scenie z bohaterem tym negatywnym, grającym z Kramerem. O, dziękuję. Dziękuję, ojcze dyrektorze. Film kształtuje nasze emocje. Film to więcej niż 50 lat edukacji. Ale moi wodzowie powiedzieli mi, Niewiadomski był żołnierzem. Był narodowym żołnierzem. Był narodowym rycerzem. Uratował Polskę. Bo co by się stało, gdyby tego nie zrobił? Represje wobec narodu polskiego nasilałyby się z każdym miesiącem, z każdym rokiem. Judeopolonia byłaby budowana w sposób bezwzględny i skuteczny. Tak wszyscy zamarli. Zamarli w strachu, w podziwie. Aż do 1926 roku, kiedy to za pieniądze City of London został dokonany zamach stanu, czyli wojna domowa. I w maju 1926 roku, a w październiku 1926 roku Piłsudski oddaje City of London drukowanie polskich pieniędzy. Skończyła się nasza suwerenność. Ale ten czyn Niewiadomskiego działał na rządzących Polską jak groźne memento. I za to ja, Wojciech Olszański, Aleksander Jabłonowski, prezes Narodowego Frontu Polskiego, jestem Niewiadomskiemu wdzięczny i przywracam go waszej pamięci, kamratki i kamraci, i proszę was, wyciągnijcie wnioski sami. Ci, co piszą negatywnie o Niewiadomskim, jednoznacznie go oceniają jako szaleńca, Narutowicza zaś jako jednostkę piękną i wybitną. I to zdumiewa mnie, czy to w Gazecie Wyborczej, czy w Gazecie Polskiej, czy w pośrednich, środkowych gazetach, zawsze to samo, zawsze te same zdania padają. Straszliwe morderstwo, straszliwe zabójstwo. Nie, nie, nie. Wojna w ogóle jest straszliwa. Wojna jest najgorszą rzeczą, jaka się może przytrafić człowiekowi.
za jego życia. Wojna to śmierć. Niewiadomski strzelił Narutowiczowi w zachęcie, oddał do niego 3 strzały, zabijał wroga, wodza wrogów ojczyzny. Czy to nie jest najpiękniejsza bitwa, jaka się może przytrafić prostym ludziom? Oto poległ wódz i wojsko wróciło do domu. Żadnych ofiar. Żadnych ofiar. Odwrotnie niż w wierszu Konopnickiej. A na wojnie, jak na wojnie, trup się ściele niczym snopy, a najmocniej biją króle, a najczęściej giną chłopy. I potem jest dalej w tym tekście, że Janek nie wrócił do domu, a król i owszem, z orderami i w chwale, a tu król padł. Kamraci, czyż to nie piękne? Padł król, wódz. I my, prości, zwykli ludzie, mogliśmy wrócić do domu, do swoich jakżeż banalnych, ale słodkich nam obowiązków. Panie Eligiuszu Niewiadomski, pamięć o Tobie nie zaginie. I są momenty w życiu narodu, kiedy naród przez sytuację trudną, przez sytuację kryzysową, przez sytuację pandemiczną, albo nie daj Boże wojenną, nagle doznaje olśnienia i mówi: to było genialne, to było genialne w swojej prostocie, to było wielkie. Ja wiem, śmierć człowieka jest śmiercią człowieka, ale na wojnie, szanowni kamraci, nikt się nie przejmuje śmiercią pojedynczego żołnierza, czy nawet wielu żołnierzy. Jak głosi stare przysłowie, na zachodzie bez zmian. Tytuł filmu z I wojny światowej. Tu trupy, tam trupy, ale linia frontu nie przesunięta, bez zmian. Chociaż zginęło kilka tysięcy osób tego dnia, ale bez zmian. A tu zobaczcie, jeden trup wroga, i zmiany. Polska narodowa, Polska Polaków umocniła się na krótkie albo długie 3 lata. Dostaliśmy czas, żeby jeszcze przez te 3 lata mieć wpływ na edukację młodzieży. Mieć prawo do pisania artykułów w głównych gazetach. Mieć przewagę w dyskusjach parlamentarnych. Wrogowie wycofali się jak szczury do swoich nor i siedzieli cicho. Trzeba było w obcych ośrodkach antypolskich wypracować nową formułę, jak pokonać Polaków. 3 lata. 3 lata. 3 lata dla dziecka, które się urodziło, to dużo. 3-letnie dziecko już bardzo dużo potrafi. Już zna nastroje rodziców, już potrafi nimi nawet manipulować. I takie dzieci widziałem. I ten Eligiusz Niewiadomski, ten piękny rycerz, rycerz, który w sądzie żądał dla siebie kary śmierci, mówiąc, że tylko kara śmierci spowoduje, że nie będzie jego czynem przestępczym, terrorystycznym. Ileż trzeba odwagi, ileż trzeba samozaparcia i wiary w Boga. I dalej mówi, że nie żąda ułaskawienia i wszyscy, którzy będą żądać ułaskawienia, nie będą działali w jego imieniu, a podpis pod prośbami o ułaskawienie, niby jego podpis, nie będzie należał do niego. Jednodniowy proces, zobaczcie. Jeden dzień, jednodniowy proces w takiej sprawie.
grudniu, 16 grudnia, Niewiadomski zabija Narutowicza, a rozstrzelany zostaje w styczniu 1923 roku. Jak tutaj przychodzimy na ten grób Niewiadomskiego z kamratami ze Stronnictwa Narodowego, z kamratami z frontu, z Narodowego Frontu Polskiego w grudniu. Śpiewamy mu zawsze taką piosenkę, którą się śpiewa poległym żołnierzom. Bo to był żołnierz. To był żołnierz. I ta piosenka mu się należy. I ja ją zaśpiewam panu Eligiuszowi Niewiadomskiemu, szeregowemu Eligiuszowi Niewiadomskiemu, bo taki miał stopień. A może wy ze mną? Śpi, kolego, w ciemnym grobie. Śpi, kolego, w ciemnym grobie. Niech się Polska przyśni Tobie. Niech się Polska przyśni Tobie. Śpi, kolego, twarde łoże. Śpi, kolego, twarde łoże. Zobaczym się kiedyś może. Zobaczym się kiedyś może. Eligiusz Niewiadomski. Nie chcę, aby wyrok na mnie wykonany stał się powodem zemsty krwi. Był on zgodny z prawem i życzeniem moim. Był zatem sprawiedliwy. Więcej, był potrzebny. Śmierć moja jest koniecznym uzupełnieniem mego czynu. Bez niej był on nie tylko bezpłodny, ale leżałby na nim cień mordu. Śmierć to zatrze. Czyn mój zakwitnie dopiero podlany krwią moją. Zakwitnie to znaczy przemówi do narodu. Głupcy i hipokryci widzą w nim akt szaleństwa albo fanatyzmu. Tak nie jest. Byłoby źle z Polską, gdyby odrobina charakteru wystarczyła, aby być uznanym za wariata, a odrobina uczucia wychodzącego poza normy przeciętne dawała kwalifikacje na fanatyka. Czyn był straszny, bo musiałem uderzyć w naród nie słowem bezsilnym, lecz gromem. Gromem równym tej hańbie, jaką go opanowała spółka cynicznych hultajów i jawnych wrogów Polski. Musiałem uderzyć gromem, aby zbudzić tych, co mniemają, że Polska już się ciałem stała, że minął czas wysiłków i ofiar i że broń można już złożyć. Tak nie jest. To, na co patrzą oczy nasze, nie jest jeszcze Polską. Nie o takiej śniły wielkie serca poetów naszych. Nie za taką cierpiały, walczyły i ginęły pokolenia.
to jest dopiero Polska Piłsudskiego. Judeo-Polska. Naród polski do władzy w niej jeszcze nie doszedł. Polskę prawdziwą trzeba dopiero zdobyć i zbudować. W walce o nią niech się hartuje dusza pokoleń. Od udziału w tej walce nie zwalnia nikogo ani wiek, ani stanowisko społeczne, ani przynależność lub nieprzynależność do partii. Trzeba ją zacząć od zwycięstwa nad sobą, od pokonania własnej słabości. Eligiusz Niewiadomski w sprawie młodzieży. Młodzież nie umie i nie powinna być bierną. I nie mogą jej wystarczyć ideały pełnego koryta. A w doktrynie socjalistycznej innych nie może się doszukać. Potrzeba jej ideałów i to żywych, bo do oderwanych nie każdy potrafi się wznosić. Do serc młodych przemawia ideał żywy, widomy człowiek. Młodzieży polskiej potrzebny jest ten ideał bohaterstwa, wspaniały rys naszego ducha, złoty róg zdolny czynić cuda. Eligiusz Niewiadomski o polityce. Czyta Aleksander Jabłonowski. W Sejmie kluby lewicowe w porozumieniu z żydostwem, stojąc na czele jawnych wrogów Polski, postanowiły za wszelką cenę nie dopuścić do prezydentury człowieka niezależnego. Potrzeba im było człowieka chwiejnego, uległego, dającego się powodować. W takim chcieli mieć powolne narzędzie matactw politycznych i gwarancję utrzymania kraju w stanie dotychczasowej anarchii. Udało im się przeprowadzić swojego kandydata głosami żydostwa przeciw większości polskiej. Narutowicz nie zorientował się i wybór przyjął. Przeciwko tym hańbom trzeba było zaprotestować głośno i silnie. Bronić majestatu Rzeczypospolitej sponiewieranego przez ciury. Czy miałem do tego prawo? Miałem prawo i obowiązek. Miałem takie prawo jak każdy obywatel, dla którego ojczyzna nie jest czymś, o czym się dowiaduje z gazet.